Po prostu myślę, że niech Duda przemyśli, niech jeszcze, nie wiem, powtórzy te wybory czy coś. Może trochę to ludzi uspokoi, no nie? Przemyślą sobie trzeźwo i znajdą może innego kandydata, tak? Lipnica Wielka, o której mówi się, że jest 24. dzielnicą Wiednia. Dlaczego? Szacuje się, że ponad połowa mężczyzn z tej gminy jeździ pracować do Austrii właśnie. Przyjechaliśmy tutaj, bo tutaj także Prawo i Sprawiedliwość cały czas trzyma się mocno. No i zapytamy ludzi, jak to jest, że z jednej strony muszą wyjeżdżać do Austrii i tam szukać pracy, a z drugiej strony cały czas w zdecydowanej większości popierają Prawo i Sprawiedliwość. To jest taki model rodziny właśnie, że mężczyzna wyjeżdża, kobieta zostaje w domu z dziećmi, no i się widzi ze sobą raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie. Tak to wygląda. Ale nie ma tu perspektyw faktycznie pracy? No na pewno nie aż takie jak w większych miastach. Zresztą jeśli chce mieć swój dom bez kredytu, no to trzeba właśnie w ten sposób pracować, czyli ciężko przez kilka lat za granicą, żeby mieć właśnie na to. Bo ludzie boją się brać kredytów i zwłaszcza w takich mniejszych miejscowościach na wsiach to jest jakby niedopuszczalne. Branie kredytu jest jakby takie bardzo, bardzo pase. Jest może lepsza praca na zachodzie. Nie muszą tak po prostu ciężko pracować jak tutaj w Polsce, nie? To co tego nowej władzy życzymy, żeby coś zrobiła, wyrównała te szanse? Myśli pan, że to możliwe w ogóle? Jeżeli by się jej to udało, to by było dobrze. No, bo wiadomo, że myślę, że to jest też niedobre, kiedy tak po prostu mąż, żona opuszcza rodzinę, jedzie na zachód, nie, no, zostaje eurosieroty i później różnie jest. Nie? W pierwszej kadencji byłem za, ostatnio też na nich głosowałem, ale byłem zawiedziony. Dlaczego? Bo dużo zła robią. Na przykład? Okradają państwo, ludzi oszukują, a z mediów robią propagandę. Czyli ludzie to widzą? Tak. Światopoglądowo myślę, że dużo młodych ludzi szczególnie nie jest, po prostu nie utożsamia się z tym, co proponuje PiS. I też słyszałam, że przedsiębiorcy mają bardzo ciężko, mój tata jest przedsiębiorcą i po prostu były ciężkie czasy. Premier Tusk, jak to brzmi? Nie wiem, ja nie pamiętam jak było 8 lat temu, bo byłam wtedy bardzo młoda, ale wydaje mi się, że dobre zmiany idą, ja jestem zadowolona i mam nadzieję, że pan Tusk będzie premierem. To co byście zaapelowali w dniu ślubu do nowego premiera, jak będzie? O to, żeby zadbała o naszą przyszłość. Tak, żebyśmy się czuli w tej naszej Polsce bezpiecznie. Jest takie powiedzonko, mniej se zło, co to do końca nie jest prawdziwe. Jak chcieli, tak mają. A pan jak chciał? Tak jak inni chcieli? Kapeckę i nacy. A do Donalda Tuska jako premiera przyszłego o co by pan zaapelował? Żeby płesał do głowy porozum. Nawet. Ale szansę Tuskowi pani daje? Nie. I nie chcę. A czyli PiS? Tak. Dlaczego? Bo my na Orawie raczej PiS. Ale dlaczego właśnie? Chcieliśmy się dowiedzieć. Dlaczego? Bo na Orawie ludzie są bardziej katolicy, a i tak mi się wydaje, że ludzie wolą wolą głosować za lepszym dobrem niż za lepszym złym. Orawa, województwo małopolskie. Z jednej strony gdzieś tam Babia Góra, za moimi plecami Tatry. Jesteśmy we wsi Jabłonka, dość spora wieś, bo mieszka tutaj ponad 5 tysięcy osób. A jak głosowali w ostatnich wyborach parlamentarnych? Ponad 64% mieszkańców uprawnionych do głosowania było za PiS-em, a tylko 14% za demokratyczną opozycją. Mimo wszystko przyjechaliśmy do bastionu PiS-u w Małopolsce, żeby porozmawiać, jak ta powyborcza szachownica, jak te powyborcze szachy zdaniem mieszkańców będą wyglądały. Ja się teraz cieszyłam, że PiS był, no bo teraz jak zostałam matką, to byłam raczej zapewniona, że to 500+ się już przynajmniej będzie należało, jak już płacimy te podatki i tak dalej, no nie? Tusk mówi, zostawimy wszystkie socjalne. Zostawimy, poczekamy, zobaczymy, bo ceny mogą zostać jakie zostały, wszystkie procenty mogą, że poszły do góry, mogą dalej iść do góry, a po prostu to wszystko, co nam dali, to mogą nam zabrać, także może być gorzej jak było, nie? No to nowego, poczekamy, zobaczymy, nie? Od nowego rządu czego by pani oczekiwała? No żeby zostało przynajmniej to, co było, a żeby, nie wiem, żeby inflacja troszkę spadła, no dokładnie, no. Może jeszcze tu usprawnić te podatki rzeczywiście,
żeby też więcej w kieszeniach podatników zostawało. Wiem, że też muszą mieć skądś pieniądze, ale może jeszcze gdzieś indziej ich poszukać, może w Unii Europejskiej, bo rzeczywiście jakieś tam mamy te dotacje, ale też są poblokowane, więc może w tym kierunku coś porobić. To, co wbije mi do głowy, tak, telewizja publiczna, no to troszkę mi tam zostaje, tak? Także pod tym względem myślę, że był wariant PiS, był dobry. Nie był najlepszy, ale był dobry. Ja pracuję za granicą, mnie to teoretycznie nie robi jakieś tak różnicy strasznie. Austria? Austria, no. Także nie jestem... Był czas, że byłem niezadowolony, patrząc na te podatki, to wszystko. No nie było to dla nas dobre wyjście, ale jakoś się to ułożyło, także nie jestem... widzę, że nie byłoby źle, tak? Ale a pan czemu? Byłby za rozdziałem państwa od kościoła? Nie. Czemu? Mnie to nie przeszkadza, absolutnie. Żeby religia się do polityki nie mieszała. Znaczy, no nie powinna się mieszać, ale jak jest państwo katolickie, to czemu byśmy to mieli dzielić, tak? Nie ma, nie widzę takiej potrzeby. Czemu nie PiS? Czemu nie PiS? Za długo trzeba coś zmienić, no nie? Ileż lat można, no nie? Czyli ludzie tutaj też zmęczeni byli władzą trochę. Tak, tak, dokładnie. Po prostu tak zmieniasz pracę, no nie? Jak zmieniasz, to zawsze na lepsze. To tak samo powinno być z tym. A Polacy wybrali na lepsze, myśli pan? Teraz? Nie. Chyba nie.